do spraw kombatantów i osób represjonowanych medalu Kleopatra. To dla nas jako wnioskodawców ważny medal. On jest za te wszystkie rzeczy, które uhonorowani robili na rzecz kultywowania historii Solidarności. Zawsze brali udział w tych wydarzeniach historycznych, brali udział w różnych sympozjach, w różnych lekcjach żywych historii w szkołach i postanowiliśmy ich uhonorować. Ponieważ nie było ich, nie mogli fizycznie odebrać, a są mieszkańcami Grudziądza, więc i to jest też nobilitacja dla Grudziądza, że takie medale tutaj przybyły. Poprosiliśmy pana prezydenta, żeby w taki sposób godny, uroczysty dzisiaj ten punkt, mogę powiedzieć, tak kombatantom w taki uroczysty sposób wręczyć te medale. Oj, nie oddychaj. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Łukasz Pilk-Piasecki czekał na to, aby mu też w takich okolicznościach wręczyć medal marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w uznaniu zasług na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego i jego mieszkańców. To też nasz wniosek, ponieważ pan Łukasz, no wtedy jeszcze pełnomocnik pana prezydenta do spraw historycznych, do wydarzeń historycznych, no zainspirował nas, ale współpracujemy już od badają 15 lat chyba, zainspirował nas, że warto tego człowieka uhonorować. Też kultywowanie wiedzy, przede wszystkim historycznej, ale też jakby Solidarności, no, okresu stanu wojennego. Powiem tylko nieskromnie, że przy wręczaniu tych wszystkich medali, bo tam jest gdzieś około obdarowanych 20-30 ludzi, pan marszałek przemówił, znając ten wniosek, wiedząc, kto to jest Łukasz, ucieszył się bardzo. Dlaczego? Bo to jest młody po prostu człowiek i w nim już jest nadzieja, że jeszcze te pokolenia będą tknięte, że tak brzydko powiem, tą historią, tą wiedzą bogatą, którą pan Łukasz ma. Drogi Łukaszu, pan marszałek. Jest to srebrne, nie złote, ale srebrne po prostu w tej dziedzinie. Ale najwyższy. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. I jeszcze dziennik z innego regionu, żeby pogłębiać tą wiedzę i wiedzę tych podopiecznych. Proszę państwa, rok czekał, ale jest uratowany. Widać, że jest uratowany. Bardzo dziękuję. Chociaż nie jest możliwe za wielu lat. Rzadko to robi, ale pochwalić prezydenta, że ta współpraca historyczna i Solidarnością i te nasze rozmowy i ten dialog, który prowadzimy, jest naprawdę na wysokim poziomie. Dlatego postanowiliśmy no tutaj wspólnie z Wydziałem Edukacji, panią dyrektor, stworzyć takie porozumienie, które będzie jakby pieczętowało tą współpracę. Tak? Będzie wychodziło do szkół, będzie wychodziło do społeczności, będzie mówiło o panelach, będzie mówiło o lekcjach żywej historii i takie porozumienie dziś chcemy podpisać. Pan prezydent jest gotowy, ma długopis, nie ten duży, ale ten na pewno. Dlatego proszę państwa, to jest taka kwintesencja. Powołaliśmy zespół dwóch też uhonorowanych, jest częścią tego zespołu. Mamy naprawdę ambitne plany, żeby spotykać się z młodzieżą i wyjaśniać może nie tak historyczne i takie rzeczy mocne w sensie Solidarności jakby instytucji czy tego ruchu, ale chcemy powiedzieć tym młodym ludziom, jak ci uhonorowani przeżywali to, tak? Z czym się ścierali, jak wyglądała ich taka sytuacja rodzinna, tak?
jak byli internowani, żeby oddać tego ducha, żeby oni nie byli nakarmieni tą wiedzą, którą mogą sobie tam przeczytać, tak? Tylko byli taką nakarmieni taką wiedzą typowo ludzką, życiową i no, nie znajduję słów. Po prostu taką dostępną wiedzę ludzką, społeczną, żeby ta aplikacja, ten zaszczyt następował. To co, panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Słuchajcie państwo, chciałbym przede wszystkim pogratulować wszystkim nagrodzonym, bo dzisiaj jest szczególny dzień, ale też i państwo są świadkami historii i za to jest wielki szacunek. Tworzycie rodzinę Solidarności. Dzisiaj dwójka nagrodzonych to osoby, które były w stanie wojennym internowane. Dzisiaj rozmawialiśmy z panem Stanisławem. Wiem, że tych internowanych było 17 z Grudziądza. Pierwszej nocy. Pan Stanisław był drugi co do długości internowania. Pan Józef z kolei Zimmer był osobą, która dodawała otuchy tym internowanym. Tak przynajmniej jest pan przedstawiany i za to się należy wielki szacunek. Dzisiaj nie byłoby tej Polski, w której żyjemy, gdyby nie wasza determinacja, wasze zaangażowanie, wasze marzenia, które zostały de facto zrealizowane, marzenia o lepszej Polsce i za to się należy naprawdę wielki szacunek. A to, o czym powiedział pan przewodniczący, tak, my od dłuższego czasu jako miasto angażujemy się w różnego rodzaju debaty w szkołach, chcemy przybliżyć ideę Solidarności, wykorzystać to, że mamy właśnie takie ikony grudziąckiej Solidarności, polskiej Solidarności. Takie debaty już organizowaliśmy w czwartym ELO, w pierwszym, ściągając jeszcze osoby z całego regionu toruńskiego, ale to wasze zaangażowanie, tylko dzięki temu udało się to zrealizować i myślę, że to trzeba jak najbardziej kontynuować. Dużo też zrobiliśmy, żeby Solidarność była w Grudziądzu, żeby o tym pamiętać. Mamy skwer Solidarności. To też była nasza wspólna inicjatywa, żeby ten fragment kwartał miasta nazwać skwerem Solidarności. Zrobiliśmy całą taką topografię tego miejsca. Wiele rzeczy, które są na tym skwerze, no właśnie nie są przypadkowe. One tworzą całą tą otoczkę. Nie chcę teraz tutaj państwa zanudzić, ale stworzył się tutaj naprawdę taki kawałek miasta, gdzie możemy pokazać obrazkowo historię Solidarności i ludzi z tym związanych, ale to tego by nie było, gdyby nie wasze zaangażowanie i bardzo za to dziękuję. Dziękuję też panu dyrektorowi Łukaszowi Piaseckiemu, bo to też pana duża rola i udział w tym, że młodzież aktywnie uczestniczy w różnych obchodach rocznic tych solidarnościowych, ale także i tych sierpniowych. Znaczy mówię teraz o grudniu, ale też przecież w sierpniu regularnie obchodzimy, gdzie też wspominamy ideę Solidarności, więc myślę, że to trzeba przekazywać na kolejne pokolenia, aby ten przesłanie Solidarności cały czas było żywe także wśród młodego pokolenia. I za to wam bardzo serdecznie dziękuję i to porozumienie, które za chwilę podpiszemy, jest jakimś takim przypieczętowaniem tej naszej współpracy i myślę rozwoju na przyszłość. Porozumienie zawarte 13 grudnia 2022 roku pomiędzy NSZZ Solidarność, Zarząd Regionu Bydgoskiego, Oddział Grudziądz, reprezentowany przez pana Krzysztofa Przeskiego, przewodniczącego oddziału, a gminą miasto Grudziądz, reprezentowaną przez Macieja Glamowskiego, prezydenta Grudziądza, w sprawie umacniania i kreowania postaw patriotycznych wśród młodzieży i lokalnej społeczności, uhonorowania historycznych postaw obywatelskich w czasie walki o niepodległość, wolność i demokrację oraz godność człowieka ze szczególnym uwzględnieniem okresu działalności NSZ Solidarność. Paragraf pierwszy. Strony porozumienia zobowiązują się do
Punkt pierwszy. Prowadzenia działań w celu upowszechniania postaw patriotycznych wynikających z historii ruchu społecznego tworzonego przez Związek Zawodowy Solidarność i ludzi związanych z etosem tej organizacji. Punkt drugi. Przywracania i utrwalania pamięci historii walki o niepodległość, demokrację i godność człowieka z różnych okresów. Punkt trzeci. Dalszego wspólnego organizowania uroczystości, paneli dyskusyjnych i innych wydarzeń związanych z upamiętnieniem historii Solidarności. Paragraf drugi. Punkt drugi. Strony porozumienia deklarują, że dołożą wszelkich starań, aby we wszelkich uroczystościach, lekcjach żywej historii i innych wydarzeniach związanych z upamiętnieniem tej historii brali udział jej świadkowie, uczestnicy tamtych wydarzeń i ludzie tworzący tamten etos. I paragraf trzeci. Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i podpisy pana Krzysztofa Przeskiego, przewodniczącego oddziału Grudziądza regionu bydgoskiego, NSZZ Solidarność, no i prezydenta Grudziądza Macieja Gąskiego. To co, panie Krzysztofie, może przyjść. I teraz się zamienimy. Dziękuję. No, może się wymienimy jak protokół. Dobra. Teraz róbcie zdjęcia. To jest to.